Tuż po głównych informacjach Echo 24 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę dnia. Łukasz Kocur, a moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczoru jest poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia, a także były minister kultury i sztuki. Witam serdecznie. To zacznijmy w takim razie tak naprawdę od tego, co już niedługo będzie się działo w Parlamencie Europejskim. Mowa o tym, co przyjęła ostatnio Komisja Europejska. Mówimy o wniosku, który rzeczywiście ustanowił rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Panie pośle, jak popatrzymy na europejskie dziedzictwo kulturowe, to wiemy, że ono przede wszystkim tworzy silnie taką zbiorową pamięć, a także tożsamość Europejczyków. Ale czy dzisiaj z perspektywy Parlamentu Europejskiego my mamy problemy z naszą tożsamością, żeby określić tak naprawdę, w jakim punkcie Unia Europejska, my Europejczycy się znajdujemy? Tak wiele różnych opinii od imigrantów, o których głośno dyskutujemy, od tych rodzących się nacjonalizmów. Przede wszystkim warto zacząć od wyników badań, w których jasno widać, że Polacy są największymi sojusznikami Unii Europejskiej w chwili obecnej w Europie. Sceptykami okazali się Brytyjczycy, sceptykami w tej chwili są po części także Francuzi. Zresztą zobaczymy, jakie będą wybory, wyniki wyborów we Francji, czy Marine Le Pen wygra, czy przegra prezydenturę. Ale w każdym razie my jesteśmy dobrze odbierani w Europie, co jest zasługą dwóch dekad pracy, jak i również naszego wkładu w tą rodzinę europejską. On jest pozytywny, ten wkład nasz jest pozytywny. Druga rzecz ważna, zapytał Pan o tożsamość. Jesteśmy mieszkańcami Dolnego Śląska, można powiedzieć, czy my już się czujemy Dolnoślązakami. Do jakiego stopnia ta integracja dotyka nie tylko naszej ulicy, naszego miasta, ale dotyka regionu. Otóż słabo się jeszcze czujemy. To za krótki proces, taki przebiegający w sferze psychospołecznej, aby powiedzieć, że Dolnoślązacy są Dolnoślązakami z takiego przekonania, emocji, poczucia, ale też świadomości swojej historii, tej historii regionalnej. Jeszcze trudniej z Europą. My jesteśmy w tej Europie Zachodniej równorzędnym partnerem bardzo krótko. To jest kolejna kadencja parlamentu z naszym pełnym uczestnictwem. Przedtem byliśmy obserwatorami, mieliśmy czas akcesji i można powiedzieć, że szliśmy do tej Europy, bo wiedzieliśmy, że lepiej iść na zachód niż na wschód. Zresztą po pracy też szliśmy, czy jeździliśmy na zachód, a nie na wschód. I tutaj powstaje pytanie, panie ministrze, pozwolę sobie wejść w słowo, czy to jest tak, że rzeczywiście my jako Polacy w pewnych momentach zawiedliśmy się na biurokracji szeroko rozumianej europejskiej, czy może faktycznie ten brak jasnego stanowiska co do światopoglądu, jaki reprezentujemy wszyscy jako Europejczycy, spowodował, że ze względu na naszą trudną historię zapaliła się gdzieś ta przysłowiowa czerwona lampka. Jak patrzeć? Na razie chyba różowa, ostrzegawcza. Powiem dwie rzeczy, które rzadko mówię. Po pierwsze, rzeczywiście jest kłopot z tą biurokracją. To wszyscy wiemy, ale ja bym nie przesadzał. Obserwuję urzędników brukselskich, strasburskich. Uważam, że pracują dość wolno. Są bardzo często mało przyjaźnie nastawieni do tego, aby być inicjatorem takich korzystnych, dobrych zmian. Ta biurokracja jest dość kosztowna, Ale jeszcze raz powtarzam, bez przesady. Urzędnicy przychodzą punktualnie, wychodzą z pracy punktualnie, wykonują to, co do nich należy i trzeba pamiętać, że w ciągu bardzo krótkiego okresu zlikwidowali wszystkie, podkreślam, wszystkie bariery wewnątrz unijne, co jest zadaniem gigantycznym. Mówię o cłach, o rozmaitych podatkach, o podwójnym opodatkowaniu, o ograniczeniach tych, które związane są z przemieszczaniem. Wykonali gigantyczną robotę i trzeba im to oddać. Natomiast druga rzecz. Unia Europejska to jest wspólny rynek. Wiadomo, że im ten rynek jest większy, tym towary są bardziej dostępne i tańsze. My nie mamy rynku Stanów Zjednoczonych, czy nie mamy rynku chińskiego. Gigantyczne rynki, które są samowystarczalne. Każdy się w czymś specjalizuje i musimy uznać prawo do tej współpracy, bo ona nam służy. Pierwszy krok chyba został zrobiony, kiedy popatrzymy na CETA, zostało przegłosowane 408 głosami. To rzeczywiście jest tak, że ci wielcy ze Stanów Zjednoczonych może poprzez rynek kanadyjski właśnie do tej Europy będą chcieli dotrzeć. Czy to jest jakaś szansa dla Unii? Nie, to nie będzie łatwe. Od razu powiem, że prezydent Trump, który wysadził w powietrze de facto TTIP, czyli przygotowywaną umowę pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, powiedział, że ta umowa z jego punktu widzenia jest niekorzystna dla Stanów Zjednoczonych, a to znaczy, że była korzystna dla Europy.
Ja myślę, że TTIP, czyli umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, ona zawierała sporo rozmaitych mankamentów. I rzeczywiście ci, którzy protestowali, mieli argumenty. Natomiast jeżeli chodzi o umowę pomiędzy Kanadą a Europą, tych mankamentów albo nie ma, albo są kompletnie nieznaczące. Panie ministrze, i rzeczywiście dobrze, że pan przywołał przykład obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo my nagle mamy nową rzeczywistość europejską, czyli po tym słynnym Brexicie. No i nagle pojawia się nowy gracz tego, co dzieje się za oceanem. Z jednej strony faktycznie mamy Unię Europejską, teraz już Wielką Brytanię i rynek Stanów Zjednoczonych. Jak Polska w tym triumviracie może się odnaleźć? Czy tutaj faktycznie naciski w Europie są teraz kładzione? Co my Polacy zrobimy z tą naszą Unią i faktycznie czy nie będziemy chcieli nagle wyjść poza głowy Niemców i Francuzów być może? I tak jak Brytyjczycy rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi i szukać dodatkowego źródła finansowania, które jak popatrzymy na transze unijne, no już niedługo niestety, ale się skończy. Stany Zjednoczone oczywiście nie są nowym graczem. Nowym graczem jest prezydent Trump, który jest kompletnie inny od swoich poprzedników, od Clintona czy od Obamy, czy nawet od Ronalda Reagana. Tamci byli przewidywalni. Nawet jak nas zaskakiwali, to było to w granicach pewnej konwencji, ale także z szacunkiem do obowiązujących umów. Donald Trump taki nie jest i już nas zaskoczył niestety negatywnie. My traktujemy Stany Zjednoczone jako najważniejszego sojusznika przede wszystkim w NATO, ale też traktowaliśmy jego obietnicę, że nam Polakom ułatwi podróż do Stanów Zjednoczonych. Okazało się obietnicą bez pokrycia, bo w chwili obecnej raczej idziemy w kierunku utrudnień. To ale słyszeliśmy za każdej prezydentury, prawda? Nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, od Bushów też. Doświadczaliśmy. Natomiast druga rzecz ważna, trzeba patrzeć na te nasze branże. I jeżeli chodzi o umowę TTIP, na pewno na tej umowie skorzystałyby firmy, które produkują kosmetyki, produkują lekarstwa, produkują meble. Akurat Dolny Śląsk pod tym względem jest znaczący, więc mielibyśmy tu rzeczywiście dosyć dużą korzyść. Ale straciliby ci, którzy są producentem na przykład drobiu rozmaitego, bo Stany Zjednoczone pod tym względem są gigantycznym producentem, posiadającym gigantyczne nadwyżki. W przypadku Kanady mamy dużo ciekawiej i dużo lepiej. Mamy spore nisze, które mam wrażenie, że wykorzystamy. Więc Polska w chwili obecnej musi pilnować trzech rzeczy podstawowych. Po pierwsze, kondycji swoich finansów publicznych. Kondycja finansów publicznych jest pierwszym warunkiem pomyślności wszystkich innych przedsięwzięć, a zwłaszcza procesów inwestycyjnych. Po drugie, musimy pilnować swojej roli w Europie, bo my nie możemy być państwem drugiej prędkości, albo drugiego sortu, albo drugiej kategorii, bez względu na to, jak kto to nazywa lub co się za tym kryje. My musimy być przy głównym stole poważnym partnerem, nie tak poważnym jak Niemcy, bo na to trzeba sobie zapracować. Ale w domyśle nadganiać ci gospodarkę, prawda? Bo to może być taki cel. Dobrze kooperować. I trzecia rzecz, musimy pilnować naszej odpowiedzialności w tych wypowiedziach międzynarodowych. Obserwuję z pewną przykrością wypowiedzi na przykład ministra obrony, pana Macierewicza. One nam szkodzą, dlatego że za tymi wypowiedziami nie kryje się poważna odpowiedzialność za słowa. Jeżeli powiedział, że NATO zajmie się Smoleńskiem, wypadkiem, gigantyczną tragedią, to on odpowiada tak, że w NATO wszyscy są zaskoczeni i nawet nie odpowiadają, nawet nie są w stanie na to zareagować. Argumentem była śmierć generałów NATO. Stąd pytanie, to nie jest żaden argument, bo trzeba wiedzieć, jak wygląda struktura natowska, jaka jest odpowiedzialność za rozpatrywanie rozmaitych zdarzeń w ruchu lądowym czy w ruchu powietrznym. A to było, panie ministrze, wówczas tak, że faktycznie w roku 2010, skoro poruszyliśmy ten jakże trudny temat dla obecnej historii naszego kraju, już wtedy powinniśmy poprosić NATO o pomoc i rzeczywiście z tej pomocy w pełni, w 100% skorzystać. Mówię w pełni skorzystać, bo jak słuchamy dzisiaj obecnych słów ministra obrony narodowej, to twierdzi, że my o taką pomoc po prostu nie poprosiliśmy. Stąd teraz rzeczywiście ta prośba, o której również pan minister wspomniał. Nie, wtedy też nie było takiej możliwości, nie ma jej dziś i nie byłoby tak, że za tydzień, czy za miesiąc, czy za rok odpukać, żeby żadnych zdarzeń nie było. Po prostu NATO nie zajmuje się rozpatrywaniem wypadków lotniczych, także w lotnictwie wojskowym, powierza to innym wyspecjalizowanym instytucjom, więc tylko z tego powodu. Natomiast oczywiście mogliśmy przyjąć konwencję chicagowską lub korzystać z innych umów międzynarodowych pomiędzy na przykład Polską i Rosją. Wybraliśmy określoną ścieżkę postępowania, ona ma swoje zalety, ma swoje wady. Natomiast
O jednej rzeczy warto powiedzieć przy tej okazji, że bez względu na to, jak wygląda procedura wyjaśniania, nie można każdego miesiąca mówić co innego, że rozpylono hel, że zamordowano, bo jeszcze ktoś tam żył, że były to jakieś fale elektromagnetyczne. Nie wolno tyle głupot opowiadać, dlatego że opinia międzynarodowa traci wiarygodność w odniesieniu do poważnego państwa i poważnych instytucji. Natomiast na szczęście one się zachowują bardzo powściągliwie, czyli nie reagują na to po prostu śmiechem albo komunikatami, które byłyby dla nas bardzo niepochlebne. Zachowują pewną powściągliwość, ale od razu powiem, że do pewnego czasu. My musimy pamiętać o tym, że ten trzeci warunek bycia bardzo odpowiedzialnym na arenie międzynarodowym przekłada się na nasz sukces finansowy, na inwestycje w Polsce, na wiarygodność naszego systemu bankowego, że to ma bardzo wiele poważnych konsekwencji w każdej dziedzinie. Rzeczywiście, dlatego tak ta mowa używana w polityce ma znaczenie, jakże ogromne. Czy w takim razie, panie ministrze, przewrotnie zapytajmy, bo to było punktem wyjścia do naszej rozmowy, ten rok 2018 może być właśnie dla nas, dla Polski takim rokiem, który pozwoli tak naprawdę podkreślić znaczenie kultury europejskiej z perspektywy nas, Dolnoślązaków, Polaków i wskazać też działania Unii Europejskiej takie, jakie my byśmy chcieli w odniesieniu właśnie do ochrony, do całej infrastruktury, badań, rozwoju, a także umiejętności. Czy tak na tą datę możemy patrzeć, kiedy faktycznie Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego się zacznie? Jest to szansa, tak jak pan powiedział. Natomiast trzeba od razu powiedzieć, że nie będzie na to dużych środków finansowych europejskich. Będą skromne środki finansowe, bo kultura nie jest traktowana jako obszar problematyki wspólnotowej. Wspólnotowa jest polityka rolna, natomiast kultura już nie. I od razu dodam, że niezależnie od tego bardzo liczę, że będą podmioty z Polski czy z Dolnego Śląska, które znajdą się na tej liście z dofinansowaniem z Parlamentu Europejskiego, z Komisji Europejskiej na przedsięwzięcia promujące nasze dziedzictwo. Dziedzictwo materialne, dziedzictwo duchowe i nie chodzi o całe, chodzi o pewne wybrane rzeczy, z których jesteśmy dumni, które chcemy pokazać innym, albo też możemy na podstawie tych środków, bo to taka możliwość też jest, zbudować programy edukacyjne, abyśmy my lepiej, krótko mówiąc, rozumieli, wiedzieli, czym to dziedzictwo na naszych terenach jest, jaką ma historię, jakie ma pochodzenie, jakie ma wady, czego potrzebuje. Można robić także znakomite na przykład ekspertyzy konserwatorskie po to, żeby pokazać, jaka jest wartość albo nowe odkrycia. W każdym razie jest to pewnego rodzaju szansa. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystamy. Dodam, nie mogą z tego korzystać osoby fizyczne, wyłącznie osoby prawne, samorządy, fundacje, NGOsy, etc. Panie ministrze, czy w takim razie możemy upatrywać tego typu przedsięwzięcia, czyli właśnie poprzez kulturę, które tak naprawdę łączą światopoglądowo Europę i to jest też szansa dla nas, kiedy patrzymy też na te ruchy prawicowe, które się odradzają w całej Europie, to, że to po prostu minie i ten rok 2018 może być symbolicznie jakąś datą przełomu, no bo przecież system karny, choćby ratowania dziedzictwa kulturowego Europy, jesteśmy świadkami teraz rzeczywiście niszczenia tych zabytków sprzed tysięcy lat, nie tylko na naszym kontynencie. Czy to jest też taka materia, takie pole, gdzie wspólnie możemy znaleźć język z Francuzami, z Niemcami i tak dalej, i tak dalej. Na naszym kontynencie na szczęście znikających zabytków jest niewiele. To jest nieduży odsetek, ale rzeczywiście taki proces od czasu do czasu się zdarza na skutek trzęsienia ziemi. W niektórych wypadkach powodzi zdarzają się takie przypadki. Zdarzają się także próby wandalizmu. Natomiast obserwowaliśmy gigantycznej skali wandalizm w obszarze państwa Daesh, z państwa ISIS na terytorium Syrii, że zniszczono zabytki klasy najwyższej. Podkreślam, najwyższej w sposób absolutnie bestialski. Natomiast wracając tutaj jeszcze, dopowiem coś ładnego, bo my mamy swój wkład w kulturę europejską, bez wątpienia. I mówię o Chopinie na przykład, Szymanowskim, czyli tych elementach muzycznych. Mamy tą współczesną literaturę, która jest szanowana, ceniona, czyli Miłosza, Wisławę Szymborską, Mrożka, etc. Ale trzeba pamiętać także, że my jesteśmy cenieni z tego powodu, że nasz stosunek do kultury, tej materialnej, jest poważny. Polska Szkoła Konserwatorska jest uznawana na świecie i korzystają z niej de facto wszyscy. Ale też, co jest ważne, my w swoich takich zainteresowaniach patrzymy z podziwem na Bazylikę Świętego Piotra w Watykanie, patrzymy na Katedrę Notre Dame, jesteśmy bardzo aktywnym uczestnikiem rozmaitych wydarzeń artystycznych. Polskie grupy turystyczne są często widziane, odnotowywane
przechowywane w Louvre, w Wersalu, w British Museum, to ważne, bo to znaczy, że my przynależymy do tej rodziny europejskiej, dla której kultura nie jest obojętna. Natomiast jedna rzecz jest smutna przy tych wszystkich zaletach. Jesteśmy mało skłonni do nakładów na kulturę z prywatnych kieszeni. Znaczy w tej materii chętniej wydamy na piwo niż na zakup książki i to jest jedyny mankament widoczny niestety gołym okiem, także patrząc na te statystyki europejskie. Z perspektywy Wrocławia, czy jednak Europejska Stolica Kultury pomogła nam zbliżyć się krok do przodu? Wrocław nie zawiódł i tak się spodziewałem, że wstydu nie będzie. Natomiast mam takie przekonanie, że prawdziwym weryfikatorem roku kultury, tym poprzednim roku, będzie ten rok. Czy wrocławskie instytucje, przedsięwzięcia, festiwale, wydarzenia skorzystały z tej inwestycji, którą miała być Europejska Stolica Kultury w ubiegłym roku. Mam od czasu do czasu wrażenie, że za dużo pieniędzy poszło w eventy, w wydarzenia jednorazowe, za mało w tą inwestycję, a takie było założenie, żeby to była inwestycja we wrocławian, w instytucje, w przedsięwzięcia, festiwale, takie, które mają swój ciąg dalszy. Zobaczymy. Ten 2017-2018 to będzie bardzo poważny sprawdzian, czy Europejska Stolica Kultury była sukcesem dla nas tu we Wrocławiu, bo jeżeli chodzi o odbiór zewnętrzny, bez wątpienia była sukcesem. Czyli jeszcze można powiedzieć, nie wszystko stracone, bo rzeczywiście rok 2018 może być takim rokiem, panie ministrze, że to dziedzictwo kulturowe odegra również bardzo ważną rolę gospodarczą, choćby dla naszego regionu, choćby dla samego Wrocławia. Tylko gdzie upatrywać tych szans? Teraz dokonano bardzo ciekawego obliczenia, jakim źródłem w budżetach Europy są te rzeczy, które pochodzą z kultury, z obszaru kultury, szeroko rozumianej. I muszę powiedzieć, że wyszło nieźle, bo okazuje się, że w Europie około 5% PKB jest tworzone w oparciu o te przemysły kreatywne pochodzące z kultury. Rzeczywiście Francja, ale to rok niestety 2011. Tam do budżetu w ciągu roku wpłynęło ponad 8 miliardów euro. Dokładnie jak tak. Jak popatrzymy na turystykę i na gospodarkę, więc to jest też niesamowite. I to jest bardzo istotne. Oczywiście sposób liczenia tych wpływów jest zawodny, bo każde państwo ma swoją statystykę, swoje kryteria i nie da się tak za bardzo porównywać, ale bez wątpienia to, co my dajemy na kulturę, kultura oddaje do budżetu. Czyli ten stosunek 1:1 jest, jestem przekonany, że tak jest. W niektórych dziedzinach jest to policzone, na przykład w produkcji filmowej, ale w niektórych dziedzinach jest to trudniejsze do policzenia. Myślę, że jest trochę więcej. Panie ministrze, kończąc naszą rozmowę, rok 2018, wybory samorządowe tutaj, ale czy jednak z perspektywy Parlamentu Europejskiego pan skupia się na kolejnych wyborach w ramach europosła? Wrocław mi jest bardzo bliski, nie tylko dlatego, że tu byłem prezydentem ponad 11 lat, ale także wtedy, kiedy byłem ministrem kultury, Wrocław był ważny na mapie moich rozmaitych aktywności. Patrzę z pewną troską i obawami na te wybory samorządowe w przyszłym roku, bo według mojej oceny Wrocław potrzebuje nowego otwarcia. Przez ostatnie lata zwracaliśmy się przede wszystkim do turystów. Oni byli takim przedmiotem szczególnego zainteresowania, do tych, których trzeba pozyskać. Ja uważam, że potrzebny jest taki powrót do zwrócenia uwagi na potrzeby samych wrocławian. Do tego, gdzie są uciążliwości, jakie są przeszkody, jakie są bariery. Poprawić gospodarkę przestrzenną, poprawić układ komunikacyjny, wyciągnąć wnioski z tych niekonsekwencji, które niestety były dotkliwe dla wrocławian. Oddłużyć miasto, prawda? I oddłużyć miasto. Dorzucić, oddłużyć miasto najtrudniejsze, bo skala zadłużenia jest bardzo wysoka, a nie będzie środków europejskich już w tej skali, co do tej pory. Więc trzeba to robić siłami własnymi. Będzie to trudny czas. Ja uważam, że ekipa, która ma wziąć na siebie odpowiedzialność za Wrocław, musi być bardzo zróżnicowana. Muszą być to i młodzi ludzie, i bardzo doświadczeni. I zawodowcy, kompetentni w gospodarce komunalnej. W każdym razie Wrocław potrzebuje ekipy. To na koniec jeszcze chciałbym dopytać, ponieważ grupa polityczna, do której państwo należycie w Parlamencie Europejskim jest, no co tu dużo mówić, taką główną siłą stabilizującą, śmiało to powiedzmy, całą Europę. To czy lepiej, panie ministrze, według pana osobiście poprawić byt tutaj w Wrocławiu Dolnoślązaków z perspektywy naszego samorządu, czy może jednak europejskiego? Z praktyki jak to wygląda tak naprawdę? Samorząd jest kluczowy. Znaczy, jeżeli patrzę na Wrocław, to Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski to są dwa
kluczowe urzędy z punktu widzenia bytu samych Wrocławian. Natomiast praca w Brukseli czy praca w Strasburgu jest kluczowo ważna dla warunków sprawowania władzy tu lokalnej, dla możliwości instrumentów finansowych, dla też tej pomyślności gospodarczej i nasza wiarygodność, no moja wiarygodność jako członka EPL-u, głównej grupy, jak pan powiedział, stabilizującej rzeczywiście Europę w chwili obecnej, przekłada się także na sposób postrzegania Wrocławia, Dolnego Śląska. Ja muszę powiedzieć, że teraz bardzo ciężko pracuję, natomiast jest to praca kompletnie niespektakularna. To znaczy, jeżeli powiem, że pracuję nad problematyką bezpieczeństwa, jeżeli powiem, że pracuję nad środkami finansowymi na cele edukacyjne, czy zajmuję się technologiami kosmicznymi, Galileo czy Copernicus, no to z punktu widzenia Dolnoślązaka pozornie nie przekłada się na żadną jego pojedynczą taką czy inną aktywność. Przekłada się. Przekłada się, to są usługi roamingowe, to są usługi komunalne, to są usługi także informacyjne, to są prognozy pogody, to są rozmaite rzeczy, nad którymi w chwili obecnej pracuję. I rzesza specjalistów, którzy również w tych projektach mogą po prostu brać udział. Właśnie od nas, z Wrocławia czy z Dolnego Śląska. Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, były prezydent Wrocławia, a także minister kultury i dziedzictwa narodowego był moim i państwa gościem. Bardzo dziękujemy za przybycie do nas tego studia. Dziękuję bardzo. To wszystko w tej rozmowie Echo24. Ja już na teraz żegnam się z państwem. Do zobaczenia.